Serdecznie chciałam powitać naszych posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana posła Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, panią poseł Jadwigę Wiśniewską, wiceprezesa. Posła Szymona Giżyńskiego. Również wiceprezesów Zarządu Okręgowego, panią Lidię Burzyńską. I pana Jerzego Sądla, naszego przewodniczącego Rady Powiatów. A przede wszystkim chciałam powitać was, mieszkańcy, drodzy, naszego Kłobucka i powiatu, bo przecież bez was ta dyskusja, to spotkanie nie miałoby sensu. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że spotkanie nasze odbywa się w scenerii prac bardzo znanego artysty częstochowskiego, pana Jerzego Kędziory, jego, na tych zawieszonych grafikach jego twórczość i również te powiersia. Jest również autorem tej statuety Jana Długosza. Pomnik ten będzie wykonany i odsłonięcie jego będzie na rynku naszego Kłobucka. Jan Długosz, jak wiemy, dziejopisarz, nauczyciel Królewskich Synów, był przez 14 lat proboszczem naszej parafii. Żeby nie przedłużać, zapraszam państwa do udziału. Oddaję głos panu posłowi Mariuszowi Błaszczakowi. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, ja chciałem serdecznie podziękować. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać? Słychać. To skoro państwo tak uważacie, bardzo chciałem podziękować państwu za tak liczne przybycie na spotkanie. Spędzimy trochę czasu wspólnie w sobotni wieczór, a więc dziękuję, że państwo wybraliście taką właśnie formę spędzania dzisiejszego wieczoru. Chciałbym na wstępie powiedzieć kilka słów na temat działalności, głównie Klubu Parlamentarnego, ale nie tylko, w ogóle naszej aktywności poselskiej, parlamentarnej, projektów Prawa i Sprawiedliwości, tego, do czego dążymy, jakie mamy pomysły i poprosić państwa o pytania, bo myślę, że najlepszą formułą naszego spotkania będzie rozmowa, więc jestem do państwa dyspozycji, proszę zadawać pytania. A ta część pierwsza mojego wystąpienia, chciałem podkreślić, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jeździ po Polsce. Prezentujemy właśnie nasz program, program Prawa i Sprawiedliwości i zachęcamy. Zachęcamy do tego, żeby poprzeć Prawo i Sprawiedliwość, gdyż w naszym przekonaniu trzeba zmienić władzę w Polsce. Ta władza kompromituje się codziennie, ta władza jest władzą niekompetentną i arogancką. Chociażby wczoraj głosowanie, obywatelski projekt dotyczący ochrony życia, blisko 500 000 ludzi, obywateli,
naszego kraju podpisało się pod wnioskiem o zmianę tej ustawy, a koalicja rządząca jak zwykle wyrzuciła ten projekt do kosza. Nie chciała na ten temat rozmawiać. Mówię jak zwykle, gdyż jak Państwo może pamiętacie, jedna z najgłośniejszych spraw, podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, 2,5 miliona podpisów zebranych pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Pewnie Państwo też podpisywaliście ten wniosek. Był zbierany w biurach poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Też wyrzucili do kosza. Oni, Donald Tusk, Janusz Piechociński, lepiej wiedzą od nas wszystkich tu siedzących, co dla nas jest dobre. Są na tyle aroganccy, że uważają, że lepiej wiedzą. A podwyższenie wieku emerytalnego to prosta droga prowadząca do ubóstwa, prowadząca do tego, żeby zmniejszyć emerytury, bo przy tak fatalnej opiece zdrowotnej po prostu znaczna część nie dożyje do tego 67 roku życia. No chyba takie są intencje rządzących. Mówią o oszczędnościach w budżecie. Jaka to oszczędność w budżecie, kiedy ludzie nie będą mieli za co utrzymać się, będąc na emeryturze? Jaka to oszczędność? A i tak obowiązek utrzymania spadnie na państwo, tylko z tym, że będą to zasiłki z pomocy społecznej, a więc pozbawią jeszcze dodatkowo ludzi godności, bo przecież przez całe lata odkładali składki na emeryturę, a więc pozbawiają dodatkowo jeszcze ludzi godności. My deklarowaliśmy, że kiedy wrócimy do władzy, jedna z pierwszych decyzji to będzie wycofanie się z tej zmiany, a więc powrót do wieku 60 lat w przypadku pań jako wieku, po przekroczeniu którego nabywa się praw emerytalnych, i 65 lat dla panów. No i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna w tej sprawie. Sam system emerytalny, kapitałowy, który wprowadzono kilkanaście lat temu, mamiąc, jak Państwo pamiętacie, mamiąc opinię publiczną, tym, że tylko jeżeli będziemy wpłacać pieniądze do OFE, to będziemy spędzać emerytury pod palmami. To znowu było kolejne oszustwo. System kapitałowy nie sprawdził się na świecie. W Chile po 30 latach 2/3 nie uzbierało na najniższą emeryturę. W tym systemie zdefiniowana jest składka, a więc to, ile wpłacamy. Natomiast jaka będzie emerytura, to zależy od gry rynkowej, od sytuacji na giełdzie. Co to oznacza w praktyce? Oznacza obniżenie emerytur. Oznacza obniżenie emerytur. W naszym przekonaniu największym problemem dziś w Polsce jest brak pracy. Podwyższenie wieku emerytalnego to znowu wyrzucenie na bezrobocie ludzi młodych. I tak ponad 2 miliony ludzi zostało zmuszonych do emigracji z Polski. Ponad 2 miliony kolejne jest na bezrobociu. Dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się tak dlatego, że zamykane są kolejne zakłady pracy. Jak Państwo pewnie interesujecie się sytuacją w naszym kraju, ostatnio usłyszeliśmy, że Stocznia Gdańska ma być zlikwidowana. I jeszcze, co jest bardzo ciekawe, otóż agencja rządowa, Agencja Rozwoju Przemysłu zatrudniła doradców od propagandy, którzy mają uprzedzić upadek Stoczni Gdańskiej, którzy mają wyjaśniać ludziom, że upadek Stoczni Gdańskiej to dobrze. Za grube pieniądze. Pieniądze pochodzące z naszych podatków. No tak działa ten rząd. My w końcu jesteśmy w tej samej Unii Europejskiej, w której są Niemcy, a stocznie niemieckie kwitną i są wspomagane przez rząd niemiecki. Popatrzmy na Rostock. Rostock się rozwija, daje pracę. Szczecin, stocznia w Szczecinie nie istnieje. Została przez Donalda Tuska zlikwidowana. I zamówienia, które wcześniej były realizowane w Szczecinie, przejął Rostock. I Unia Europejska jakoś Angeli Merkel nie kazała zamykać stoczni. Bo i Donaldowi Tuskowi nie kazała. To jest pretekst tylko, to jest wymówka, taka tania wymówka. Tania wymówka. A co jest ważne? No, ważne jest to,
co my określamy jako Prawo i Sprawiedliwość patriotyzmem gospodarczym. A więc stwarzanie warunków do tego, żeby można było prowadzić działalność gospodarczą tu, na miejscu, w Polsce. Chodzi tu o małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też pamiętanie o tym, że bardzo ważny jest przemysł. Spójrzcie Państwo na Niemcy. Bezrobocie w Niemczech jest o połowę niższe niż w Polsce. Kwitnie rozwój gospodarczy. No, znaczy, no, zakłady przemysłowe rozwijają się, a w Polsce są zamykane. My kilka miesięcy temu zorganizowaliśmy wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy. Tam była taka firma, była w czasie przeszłym, nazywała się Zachem. Została sprzedana BASF-owi. BASF kupił rynek zbytu dla swoich produktów, zamknął firmę, a ludzie trafili na bruk. Nie ma pracy. Tak jesteśmy traktowani. Tak jesteśmy traktowani, ale dlaczego? Dlatego, że władza pozwala tak się traktować. Nie ma sensu dalsza prywatyzacja majątku państwowego, firm państwowych, bo ona oznacza wyprzedaż. Ona oznacza nieuczciwe przejęcia. Ona oznacza likwidację miejsc pracy. Ona oznacza w końcu drenaż polskiego kapitału. Spójrzcie Państwo na sytuację w bankach. Ponad połowa banków działających na terenie naszego kraju jest własnością obcą. Te banki generują rocznie blisko 16 miliardów złotych zysku. Gdzie te pieniądze trafiają? Czy one są tu inwestowane w naszym kraju? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. A więc patriotyzm gospodarczy jako formuła wspierania przedsięwzięć również przemysłowych, dużych firm, marki polskiej. No to jest niezbędne. Proszę Państwa, samochodowy, przemysł samochodowy. Nawet Rumunii mają swoją markę, Dacia mają swój samochód. A co się dzieje w Polsce? FSO na Żeraniu nie istnieje. Ostatnio, zanim zostało zlikwidowane, zatrudniało 1600 osób. Kiedy zapytałem z mównicy sejmowej premiera Tuska, co zrobił, żeby pomóc tym zakładom, odpowiedział wiceminister skarbu, przecież premier Tusk nie będzie się nad takimi drobnostkami pochylał, że to firma prywatna i że rząd nic nie może zrobić. No, a są przykłady rządów innych państw europejskich, które potrafią zrobić coś konkretnego w takich sprawach. Myślę o premierze, byłym premierze Włoch Berlusconim, który załatwił, że tak powiem, z firmą prywatną, jaką jest Fiat, przeniesienie produkcji Fiata Pandy z Polski pod Neapol. Dlaczego? No dlatego, żeby Włosi mieli pracę. I tak się dzieje w Unii Europejskiej. Tak się dzieje w Niemczech, tak się dzieje we Francji, tak się dzieje we Włoszech. Tylko jakoś rząd Donalda Tuska jest bezradny, on nic nie może, bo to niewidzialna ręka rynku ma wszystko załatwić. Otóż nie załatwi. Komu te bajki opowiadają? To jest nieprawda. To jest jedno wielkie kłamstwo. To jest jedno wielkie kłamstwo. I proszę Państwa, żeby nie przedłużać tego wstępu, w tym tygodniu rząd Donalda Tuska przyjął założenia budżetowe na rok 2014. Mówił Tusk jeszcze na początku września, że kryzys minął, powiedział to w Krynicy, ale że w zasadzie to go w ogóle w Polsce nie było. A jakie są założenia budżetowe na rok 2014? Jakie bezrobocie? Ma być jeszcze wyższe niż w roku 2013. Ma sięgać 14%. A deficyt budżetowy? Prawie 48 miliardów złotych. No, czyli różnica między dochodami a wydatkami tak olbrzymia. A spójrzmy jeszcze na inne wskaźniki dotyczące budżetu. No, spójrzmy na rozwój gospodarczy. No, rozwój gospodarczy, jaki ma być? Minął ten kryzys, czy nie minął? No, oczywiście, że kryzys to nie jest kwestia ogólnoświatowa, tylko kryzys to sprawa zachowania władzy w naszym kraju. W naszym kraju trzeba chronić polskie przedsiębiorstwa, trzeba chronić miejsca pracy, trzeba wspierać tych, którzy decydują się na tworzenie miejsc pracy. No i wtedy kryzys nie jest straszny, a jeżeli liczy się na to, że ktoś się ulituje, no nikt się na świecie nie lituje nad kimś drugim. To jest gra interesów. Po prostu to jest
gra interesów i trzeba być tego świadomym. Trzeba mieć kręgosłup, trzeba szukać wsparcia wśród innych, trzeba korzystać z takich form, z jakich na przykład korzysta Viktor Orban na Węgrzech. Podatek od hipermarketów, my też jako Prawo i Sprawiedliwość proponujemy bardzo wysokie obroty, no gigantyczne obroty. Podatek obrotowy od hipermarketów to propozycja Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby dać szansę małym sklepom rodzinnym do tego, żeby mogły się utrzymać na rynku i żeby zatrzymać drenaż kapitału z Polski, no bo on się w ten sposób odbywa. Mówiłem już o bankach. Podatek bankowy na Węgrzech został wprowadzony. Oczywiście, że instytucje finansowe krzyczały, a kto to słyszał, nie można. No można, proszę Państwa, tylko trzeba reprezentować interesy własnego kraju. Polityka to powinna być służba. Służba narodowi, a nie liczenie na stanowiska w Brukseli. A w mojej ocenie w przypadku dziś rządzących to tak jest. Tam zapatrzeni są w Brukselę, w to, że Bruksela im jakoś wynagrodzi, to, że Polska będzie się zmieniać, a zmienia się na naszych oczach w dostarczycieli taniej siły roboczej i w rynek zbytu dla produktów, które powstają poza granicami naszego kraju. I na to zgody naszej Prawa i Sprawiedliwości nie ma. To tytułem wstępu proszę o zadawanie pytań. Od tego zacznę, że nigdy w partii żadnej nie byłem, ani w PRL-u, ani obecnie. No mam swój wiek, zamiast pomniejszyć trochę tam skrawizuję. Poza tym nie umiem łatwo mówić, ale wypowiem się no, z troski obywatelskiej zupełnie. Tak samo to jest mój kraj, jak i posłów, i chciałbym dla tego zabrać głos. Co mi się najbardziej podobało w wystąpieniu przewodniczącego? Że trzeba mieć kręgosłup. I o tym chciałbym mówić, o kręgosłupie. Wydaje mi się, że uprawiana jest dotychczas polityka, to znaczy ekonomia polityczna, a nie etyczna. I to przez cały czas od okrągłego stołu do chwili obecnej. Różne partie tańczą, taniec wokoła na swój sposób, ale robią tylko kosmetykę tego, co jest i wydaje mi się, że tak jest dobrze. Wałęsa, gdy dumnie mówił, my naród, to chyba dotyczyło jego, jego rodziny, jego kolesiów, wąskiej grupy ludzi. Dla mnie my naród to są wybędzeni za zarobkiem za granicą. My naród to są bezrobotni w dużej ilości, to może być 26% naszego społeczeństwa, które mogłoby tu w Polsce pracować. My naród to są emeryci, którzy są bezwzględnie obdzierani przez każdą opcję i przez PiS, i przez PO, i przez LD. Obdzierani po prostu z zarobku. W jaki sposób? W taki sposób, że im mniej zarabiasz, tym mniejszą rekompensatę dostaniesz z tytułu inflacji. Oni twierdzą, że to jest rekompensata zarobku emerytów. Bardzo przepraszam, czy pracujący dostają takie automatyczne podwyżki? My emeryci nie chcemy żadnych podwyżek, zdajemy sobie sytuację w kraju i dlatego poprzestaniemy na tym, cośmy wypracowali. Ale nie obdzierajcie nas z tytułu inflacji. Im mniej zarabiasz, tym ten dodatek inflacyjny, czyli tak zwana waloryzacja, jest mniejszy. To dotyczy milionów ludzi. Naszemu posłowi Bliżyńskiemu ja zaproponowałem, żeby w programie wyborczym ten problem poruszyć. Żeby załatwić sprawę uczciwie, etycznie. Żeby ta waloryzacja inflacji dla najuboższych była taka, żeby oni mogli żyć. To jest i dla emerytów, dla Polaków, i dla Polski. Dlaczego dla Polski? Jeżeli będzie duża grupa ludzi zarabiających dobrze, to oni właśnie będą zwalczać. Oni będą mogli kupować. A jak
będą mogli kupować różne produkty, to trzeba je wyprodukować. Ja przepraszam, bo pan ma fajny, bardzo nam się podoba. Ja nie potrafię. Pan zadał pytanie. Ja nie potrafię pewnych rzeczy. Chodzi o żeby zapytać pana. Chodzi o zadanie pytania do pana przewodniczącego. Ja nie wiem, czy pan przewodniczący się. Pan przewodniczący się nie obraża, że jeżeli będą jakieś moje poglądy nadające się warte do realizacji, że ja je wypowiem. Tak? Proszę mnie zasygnalizuje, że w takich debatach nie brałem udziału, to szkodzi, to przychodzi lepiej, w takim razie przechodzimy do faktów, im większa liczba ludzi będzie miała pieniądze. A gdy chodzi o emerytów, ta niesprawiedliwość dotyczy milionów. I gdyby ta kwestia została, załóżmy, przez PiS załatwiana w sposób energiczny, to przy obecnym poziomie informacji byłoby to widoczne w telewizji, że ci ludzie naprawdę czegoś chcą coś dobrego zrobić. Następna sprawa. Wydaje się nam, że można sobie otworzyć tak gospodarkę bezmyślnie i nie będzie to miało żadnych skutków. U nas w Polsce masowo towary są sprowadzane bez ograniczeń, chińszczyzna panuje. No niby tym winnym się wydaje, że jak kupimy tanio, to coś z tego wyjdzie. Nie wyjdzie, dlatego że to rodzi właśnie to bezrobocie. To, że my nie możemy produkować, bo mamy ten towar. On jest tak tani, że nikt absolutnie się nie jest w stanie wytworzyć tego więcej. Następna sprawa to sprawa zrównoważonego rozwoju. Najpierw może gdybym ja udzielił odpowiedzi, dobrze, to wtedy byśmy porozmawiali. A więc... Ja jeszcze nie zacząłem mówić. Jeszcze pan nie zaczął? No to ja proponuję, że to może spotkanie, jeżeli państwo są zainteresowani, to może z panem spotkanie mogłoby też się odbyć. Natomiast sprawy, które pan poruszył. Nie wiem, dlaczego pan nas, Prawo i Sprawiedliwość, obarczał tym, że my występować mielibyśmy rzekomo przeciwko emerytom. To ja nie widzę. Ja uważam, że taki zarzut jest niesprawiedliwy. Na początku naszego spotkania powiedziałem o powrocie do wieku 60 i 65 lat, jeżeli chodzi o granice przejścia na emeryturę. Powiedziałem, może nie dość rozlegle i szczegółowo na temat systemu emerytalnego. My jako Prawo i Sprawiedliwość opowiadamy się za systemem solidarnościowym, a nie kapitałowym. Na czym różnica polega? Otóż system kapitałowy to ten, który wprowadził rząd Jerzego Buzka, a wcześniej był przygotowywany jeszcze przez rząd koalicji SLD-PSL. Pan Hausner był twórcą wówczas tego systemu w kancelarii premiera Cimoszewicza. Pierwsze projekty w tej sprawie powstawały i ten system kapitałowy, mówiłem o tym dziś, prowadzi do obniżenia wysokości emerytur. Mówiłem o tym przykładzie Chile. My jesteśmy temu przeciwni, uważamy, że lepszym systemem jest system solidarnościowy. Na czym on polega? Mówiąc w skrócie na tym, że ci, którzy są w sile wieku, pracują na rzecz tych, którzy są emerytami. Dlaczego jest to sprawiedliwe? Dlatego, że kiedy ci, którzy dziś są w sile wieku, byli dziećmi, to ci, którzy teraz są emerytami, byli dorosłymi, byli w wieku produkcyjnym i wówczas pracowali na rzecz ich wykształcenia chociażby, na rzecz ich wychowania. Solidarność pokoleń. Solidarność pokoleń może zapewnić to, że ludzie będą w stanie godnie żyć na emeryturze. Godnie żyć na emeryturze. A konkretnie jeszcze proponujemy, żeby na przykład
zaniechać pobierania podatku od emerytur niższych niż 1000 zł. Bo po cóż emeryci, którzy otrzymują emerytury poniżej 1000 zł, mają jeszcze podatek płacić? No to jest niesprawiedliwe. To jest w naszym przekonaniu niesprawiedliwe. Opowiadamy się za waloryzacją. Proszę przypomnieć, znaczy chciałem Państwu przypomnieć, proszę o tym pamiętać, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości wrócił do waloryzacji emerytur i rent. Kwotową też przeprowadziliśmy. To jest też podwość, to mniejsza. No, proszę pana. No to wie pan, to wszystko zależy od tego, ile kto otrzymuje emerytury. Są tacy, którzy otrzymują emerytury bardzo wysokie i jeżeli jest waloryzacja procentowa, no to wówczas i waloryzację procentową bardzo wysoką otrzymują. Są w tej grupie ludzie, którzy w moim przekonaniu swoją postawą życiową nie do końca na to zasłużyli, na te wysokie emerytury, bo to często są emerytury tak zwane resortowe, te wysokie emerytury. A są też ludzie, którzy otrzymują niskie emerytury, chociaż całe życie przepracowali, uczciwie przepracowali. I otrzymują niskie emerytury i waloryzacja wtedy procentowa dla tych ludzi, no to są grosze. To są po prostu grosze. To jest ta podwóz, której nie chcecie znać. Czego nie chcecie znać? Tej waloryzacji nieuczciwej, to znaczy nie uwzględniacie inflacji. Ci ludzie coraz gorszym stanie. Nie, nie, proszę pana. My wróciliśmy do waloryzacji. Wcześniej rząd, który siebie nazywał rządem lewicowym, SLD, rząd Marka Belki, zawiesił waloryzację. No zawiesił waloryzację. Tak. Zawiesił waloryzację. My do waloryzacji wróciliśmy i przeprowadziliśmy także waloryzację kwotową. To było w roku 2007 roku. Mniejsza podróż. Tak krótko oceniasz. No wie pan, no cóż, ja uważam, tak jak powiedziałem, że trzeba zadbać o solidarność pokoleń i to jest nasz postulat. System solidarnościowy, a nie kapitałowy trzeba. A o co trzeba zadbać? O miejsca pracy dla tych ludzi, którzy dziś są zmuszani do emigracji. To młodzi ludzie, którzy nie mają pracy w Polsce, a więc wydłużanie wieku emerytalnego, to jeszcze raz powtórzę, to jest znowu wypychanie ludzi na emigrację. To w sprawie systemu emerytalnego. A jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to rzeczywiście te pieniądze są w Polsce wydawane. Są w Polsce wydawane i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście, że tak. Na przykład dopłaty bezpośrednie dla rolników w Polsce są niższe niż na zachodzie Europy, ale też są pieniądze, które w Polsce, tu, na miejscu są wydawane i nie na dobra luksusowe, nie na Mercedesy, tylko na żywność i odzież. A jeśli chodzi o, no ja to nazwałem patriotyzmem gospodarczym, rzeczywiście trzeba kupować polskie produkty, bo polskie produkty wytwarzane w Polsce dają pracę tu, Polakom. Trzeba. Tylko jaki jest problem? Problem polega na tym, że zakłady są likwidowane. Mówiłem o tym przykładzie z Bydgoszczy, takim przykładzie sztandarowym. Kupują rynek zbytu dla swoich produktów, a nas traktują jako dostarczycieli taniej siły roboczej. No tak jest. I my jako Prawo i Sprawiedliwość się temu sprzeciwiamy. Proszę. Chcę na początku powiedzieć i wyrazić uznanie dla Państwa, którzy przyjechali do nas. Mówię, to powinno się mówić na końcu może, ale nie wiem, czy potem będę miał głos, więc już teraz podziwiam, że Państwo zamiast siedzieć w domu, w ciepełku, jak cieszyć się radością rodzinną, są Państwo z nami. To cenimy bardzo i wyrazem tego były oklaski na początku. Ale do rzeczy pytanie. Proszę nam powiedzieć, bo to wszystko, co mówimy dotychczas, to my to wiemy. Ale proszę powiedzieć, co było powodem, że tak się dzieli ta prawica i to jest, moim zdaniem, to jest powód tego, że nie wygraliśmy wyborów, tylko drugi raz wygrała Platforma. Czy ten Kaczyński jest aż tak bardzo zły, jak go malują, czy też rzeczywiście ci, którzy się wyłamują z tego kręgu, tworzą jakieś nowe partyjki, rozbijają naród. Wiemy, jak to postąpił Piłsudski. Chwycił krótko za buzię, jak to się mówi, i utrzymał to wszystko, co zyskał przez
zmartwychwstanie Polski przez uzyskanie niepodległości. Proszę bardzo o wytłumaczenie. Tak, dziękuję. Mówiąc w skrócie, ambicje, osobiste ambicje, no chęć uzyskania władzy, to ja tak oceniam działalność Zbigniewa Ziobry i tej grupy politycznej. Przykład chociażby wybory uzupełniające. Na przykład w Elblągu wystawiła Solidarna Polska listę konkurencyjną wobec Prawa i Sprawiedliwości. Odwołujemy się do przecież tych samych wyborców. Efekt jest taki, że nie mają ani jednego radnego, ani jednego radnego nie wprowadzili do Rady Miasta Elbląga. Odebrali poparcie nam, no i my nie mamy większości takiej, żeby w Radzie Miasta Elbląga rządzić się samodzielnie. A więc chore ambicje. W przypadku Zbigniewa Ziobry moim zdaniem chodzi o jeszcze raz wybór do Brukseli. Temu jest wszystko podporządkowane. I nieważne, że to odbiera poparcie Prawu i Sprawiedliwości, a więc sile politycznej, która ma realną szansę dokonania rzeczywistych zmian w Polsce, bo jego interesy są tu ważniejsze. Wystawiając swoje listy w wyborach, oni wzmacniają Donalda Tuska, wzmacniają ten układ władzy, układ koalicji po PSL. No to widać wyraźnie. Proszę Państwa, symbol tak. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest organ doradczy prezydenta Rzeczypospolitej. W Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Komorowskim wiecie Państwo, kto jest. To jest Zbigniew Ziobro, jest Janusz Palikot, jest Leszek Miller. To jest organ doradczy prezydenta Rzeczypospolitej. A Komorowski jeszcze od czasu do czasu zaprasza generała Jaruzelskiego, bo on doradza się w sprawach Rosji. No i co w takim towarzystwie robi Zbigniew Ziobro? No co robi? Przecież nikt go nie zmuszał, sam tam poszedł. Sam się do tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Komorowskim zapisał. A dlaczego Platforma wygrała wybory w roku 2011? Może dlatego, że zadłużenie naszego kraju wynosi już 1 bln zł. A pieniądze no, są tak lekką ręką wydawane na różne zbytki, bo przecież w Polsce nie ma gospodarza. Proszę Państwa, kilometr autostrady w Polsce przeciętnie, wybudowanie tego kilometra autostrady jest droższe niż w Niemczech. No przecież przeciętnie Niemiec zarabia 3-4-krotnie więcej niż Polak. Gdzie te pieniądze płyną? Gdzie te pieniądze płyną? No jest taki układ, który powoduje właśnie tego rodzaju patologie czy nieprawidłowości. Tego rodzaju układy, takie sitwy są na różnych szczeblach władzy państwowej, w wielu samorządach. Stąd Prawo i Sprawiedliwość proponowało zmianę w ustawie ograniczającą kadencję wójta, burmistrza, prezydenta do 2. To już powinno rozwiązać problem sitwy w samorządach. A wiecie Państwo, teraz jest sprawa w Warszawie referendum dotyczącego odwołania Gronkiewicz-Waltz. Jak się zaangażowali? Prezydent Komorowski miał być prezydentem wszystkich Polaków. Zaangażował się w obronę swojej koleżanki Gronkiewicz-Waltz. Wczoraj w Sejmie był projekt ustawy prezydenta Komorowskiego podwyższającej próg referendalny. Tak, żeby zablokować, żeby nie udawały się referenda odwołujące prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. No to przecież to jest wyraźnie to widać. Kilka lat temu, 11 listopada, doszło tam do zamieszek w Warszawie. Dlatego, że Gronkiewicz-Waltz nie poradziła sobie w sensie takim. Chodziło o święto narodowe, odzyskanie niepodległości, manifestacje. Manifestacja patriotyczna kontra manifestacja lewicowa, lewacka. Tam ściągnięto, jak Państwo pamiętacie, Niemców. Bojówki niemieckie, które zaatakowały na krakowskim przedmieściu w Warszawie polskie grupy rekonstrukcyjne, czyli w ludzi przebranych w historyczne mundury. No, proszę Państwa, to coś niebywałego, ale
to jest nieudolność prezydenta miasta, bo na wójcie, burmistrze, prezydencie spoczywa odpowiedzialność za to, żeby uzgodnić z organizatorami manifestacji, tak żeby one się nie stykały, żeby nie dochodziło do takich spraw. Kiedy doszło, to znowu prezydent Komorowski wniósł projekt ustawy, zmiany ustawy o zgromadzeniach publicznych i ograniczył swobody obywatelskie, no bo w ten sposób chciał przykryć niekompetencje pani Gronkiewicz-Waltz. A więc no to są właśnie te sitwy, te układy, które trzeba przełamywać, ale można to zrobić. Zapewniam Państwa, można to zrobić, kiedy na spotkaniach z ludzie mi mówią, a no ale komu to się udało? No, w naszej części Europy udało się to, na Węgrzech, Orbanowi to się udało. A więc można wygrać tak wybory, żeby mieć taką większość, żeby rządzić samodzielnie. To jest nasz cel. Oczywiście wszystko w ręku ludzi. Także my jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi i przekonujemy. Przekonujemy, że warto zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo warto Polskę zmienić. Bo właśnie warto te sitwy, te układy poprzecinać. Naprawdę warto. No i jeszcze jedna sprawa dotycząca media, proszę Państwa. No media. Media mętnego nurtu, które manipulują informacjami. Media czemu powinny służyć? Komunikacji społecznej, rozmowie. A czy tam jest w tych mediach rozmowa? A proszę Państwa, jest telewizja Trwam, która odróżnia się od całej tej reszty. No jak jest traktowana? No jak jest dyskryminowana przez ten układ rządzący, bo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a więc ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozdziela koncesję. Ona jest złożona z przedstawicieli PO, PSL-u i SLD. No i mamy odpowiedź na to, dlaczego telewizja Trwam nie dostała miejsca na multipleksie. A więc trzeba wspierać media niezależne. Są też tak. Są media niezależne. Trzeba rozmawiać z ludźmi. No i trzeba Polskę zmieniać się, a ja Państwu gwarantuję, to zresztą Pan, który wcześniej zadawał pytanie, podkreślał, no my mamy kręgosłup, rzeczywiście my mamy kręgosłup, my jesteśmy zdecydowani, żeby tych zmian dokonać. My to naprawdę zrobimy. Proszę. A chcę w tej sprawie właśnie dwa zdania. To jest tak, jak tu Pan Przewodniczący mówi. No to się zmieni, ale trzeba zmienić od kręgosłupa. Skoro ludzie po studiach specjalistycznych, nie tak ogólnych, robią po pół roku bez w ogóle wstępnej umowy, podpisane, uczą się zawodu, bo jako nie umią, są praktykantami, bo ludzi po szkołach zawodowych, to mają stawki po 11 zł, oni mają 9 później, no, i podlegają pod urząd, żeby do lekarza iść i się boją wszystkiego, to jak tego nie pozmieniamy, to na Prawo i Sprawiedliwość nikt nie będzie, bo wszyscy będą zastraszeni, bo ci z Platformy dają im robotę, a PSL ich popiera. Znam i mam rodziny kupę w Polsce i w różnych okręgach. I nawet w ministerstwie miałem pracowników. Kuzynka pracowała. Znaczy, pan ma rację, że tak jest, że zastraszają ludzi, że dają pracę, no ale no, bądźmy tutaj precyzyjni i uczciwi. Ale pomagają, jak mówię, 30, nie tak. Dojść nawet. 38 milionom Polaków pracy nie dadzą, a to jest też tak, że oni zbudowali ten układ zamknięty, jest taki film. No i tak się dzieje to... z tym chłopakiem w Warszawie właśnie się dzieje, a na głosowanie nie idą, albo są błędnie, albo na panikotę jeszcze głosują. No to... No i jeszcze inny Prawo Sprawiedliwość. No to jest też tak. Bo im marihuanę tam. No, wie pan, to jest, też jest tak, że oszukują, że siebie nazywają opozycją, a w rzeczywistości tą opozycją nie są, tak jest z palikotem. Przecież on poparł podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, ale ludzie to widzą. Ja naprawdę jeżdżę po Polsce, Dziś byłem w Łasku, byłem w Wieluniu, spotykam się z ludźmi, rozmawiam z ludźmi i to nie jest tak, że ludzie tego nie widzą. Ludzie to widzą.
Ludzie to widzą. No widzą, ale efektu nie ma, o to mi chodzi. To ja pan, no, popatrzmy tak, wybory uzupełniające w Rybniku, tak? To senatorze z PO wygrał senator z Prawa i Sprawiedliwości. To już jest konkret. Po sondaże, to z sondażami to różnie bywa. Wybory samorządowe w Elblągu. To ważne miejsce, bo w Elblągu tam Platforma miała rzeczywiście bardzo wysokie poparcie. Spadło o połowę, tam mieli 48%, mają 24% przegrani. Przegrani w swoim mateczniku. No ludzie to widzą. I to nie jest tak, że ludzie jakoś im na złość robią. Nie, no po prostu oni są niekompetentni i aroganccy, źle rządzą. No, źle rządzą. Proszę. Ja rozumiem to, że źle rządzą, tylko jak to zrobić, żeby się spalić? Chciałbym krótko przejść do istotnego funkcjonowania państwa, prawda? Chodzi mi o wymiar sprawiedliwości. Bezczynność prokuratury. Te kwestie, które pan poruszał, to przedsiębiorstwo bydgoskim, jeżeli zostało zlikwidowane, to być może zachodzą tutaj, proszę pana, aspekty dotyczące niegospodarności, a niegospodarność jest ścigana z urzędu. Także wydaje mi się, że trzeba naprawić wymiar sprawiedliwości. I to w zakresie orzecznictwa, ale również i ścigania. Przede wszystkim rozścigania. No dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości w Polsce jest chory. Jest chory. Proszę Państwa, za rządów Donalda Tuska Pruszków wyszedł na wolność. No, no powiedzieli, że no nie, no, wszystko w porządku. Tak. Proszę Państwa, była posłanka PO, pani Sawicka, sąd zamienił się w kaznodzieję. Powiedział, że moralnie jej czyny są karygodne, ale nie skazał. Nie skazał, no. A pamiętacie Państwo aferę Amber Gold? Ponad 10 tysięcy ludzi poszkodowanych. Pamiętacie może prowokację dziennikarską Gazety Polskiej. Dziennikarz podawał się za współpracownika, czy tam za szefa kancelarii Tuska, zadzwonił do sędziego w Gdańsku. Sędzia stanął na baczność. No tak wygląda wymiar sprawiedliwości. A chociażby ostatnia sprawa. 15 lat temu zamordowany został były szef policji, generał Papała. 15 lat temu. Prokuratura różne tam wnioski stawiała, ostatnio postawiła taką hipotezę, taki wniosek, że to rzekomo złodzieje luksusowych samochodów zabili generała Papała. Po pierwsze, oni nigdy nie mordowali, tylko kradli. Po drugie, te USP, jakim jeździł generał Papała, nigdy luksusowym samochodem nie było. No, no to kpina, proszę Państwa, kpina. Kpina w żywe oczy. Wymiar sprawiedliwości rzeczywiście do wymiany. Jeśli wygramy wybory, wrócimy do połączenia stanowiska ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym. Dziś prokurator generalny nie odpowiada przed nikim. Prokuratorzy też nie odpowiadają. Nawet i przed tym prokuratorem generalnym, bo są niezależni. Bez kontroli żadnej. Niezależni. Niezależni. No i widzimy. Widzimy, jakie są tego efekty, nie wspominając już o katastrofie smoleńskiej, o tej tragedii. No przecież to urąga przyzwoitości, to co oni robią, to co oni mówią. 2,5 roku po katastrofie pojechali, żeby próbki pobrać. 2,5 roku, proszę Państwa. Pozamieniali ciała ofiar katastrofy. Prokuratorzy nie przeprowadzili sekcji zwłok w Polsce. Zaufali Rosjanom, jak powiedział Tuski, czekali. Zaufali Rosjanom i czekali. No i czego się doczekali? A gdzie jest wrak samolotu? A gdzie są oryginały czarnych skrzynek? A ostatnio w Gazecie Wyborczej mogliśmy przeczytać wyjęte z kontekstu fragmenty zeznań profesorów, ekspertów. Próba ośmieszenia, próba tego zastraszenia właśnie. Zastraszenia i ośmieszenia. Potem okazało się, że błyskawicznie ujawnili 3 protokoły zeznań. No to mówimy, skoro tak, no to ujawnijcie cały materiał. Nie, całego materiału ujawnić nie mogą. No w żywe oczy, no to piją sobie. Manipulują. Oczywiście trzeba zmienić wymiar sprawiedliwości. Trzeba tym towarzystwem potrząsnąć. A jeśli chodzi o ten bydgoski zachem, o którym mówię, tam to wynika z polityki władz, z polityki rządu, koalicji PO-PSL. Oni po prostu sprzedali tą firmę. A firma prywatna, czy z udziałem? Nie, to była firma, której właścicielem był Ciech, czyli
kontrolowana przez Skarb Państwa spółka. To była decyzja polityczna. Sprzedali Waskowi, bo sprzedali. No, a Niemcy realizują swoje interesy gospodarcze. Dla nich korzyść polega na tym, żeby wyeliminować konkurencję w Polsce. No tak jak z cukrem, tak wyeliminowali konkurencję w Polsce i ich produkty w Polsce są sprzedawane. A Polacy nie mają pracy. To jest błędna polityka, to jest karygodna polityka tych władz. To jest to, co oni mówią, że niewidzialna ręka rynku wszystko załatwi. No nie załatwi, no naiwnym mogą takie bajki opowiadać. Proszę bardzo. Panie pośle. Tak, proszę. Mówicie tutaj bardzo dużo o tym kryzysie, deficycie budżetowym. No najprawdopodobniej brakuje tych pieniędzy, które rząd polski pożyczył Grecji. Najprawdopodobniej do tej pożyczki nie musiałoby dojść, gdyby nie podpisany przez was traktat lizboński. Proszę pana, nie. Pożyczka to decyzja tych władz. Pożyczka to decyzja tych władz. Tu chodzi o 30 miliardów. Oczywiście ta pożyczka nie powinna być udzielona. I my przeciwko temu protestowaliśmy. A traktat lizboński to inna sprawa. Dotyczy Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, jak panu mówiłem, na przykładzie Włoch, Berlusconiego, można działać tak, żeby zabiegać o interesy własnego kraju. Tylko co jest źródłem sukcesu albo porażki? Władza, proszę pana, władza. Albo władza reprezentuje swój naród i dba o to, żeby się państwo rozwijało, albo nie. Donald Tusk, koalicja PO-PSL dba o własne interesy, a nie o interesy narodowe. Na tym problem polega. Jest kolejne zagrożenie. Jest kolejne zagrożenie dotyczące wprowadzenia waluty euro w Polsce. To będzie rzeczywisty dramat, jeżeli wprowadzą euro w Polsce. To będzie krach, jeżeli chodzi o nasze oszczędności. To będzie wydrenowanie kapitału z Polski. I temu się trzeba przeciwstawić. Są w Unii Europejskiej państwa, które sobie świetnie radzą i do strefy euro nie należą. No i trzeba iść tą drogą. Trzeba rozmawiać ze Szwecją, z Wielką Brytanią, z Danią. Trzeba rozmawiać, Norwegia jest poza Unią Europejską. Trzeba rozmawiać z państwami z naszej części Europy. Słowacja weszła do strefy euro, no ale Czechy nie weszły. Węgry nie weszły. No i trzeba budować przeciwwagę dla wpływów rosnących Niemiec. Nie tak jak mówi minister spraw zagranicznych Sikorski, który pojechał do Berlina i powiedział, że Unia Europejska ma być federacją z dominującą rolą Niemiec. Nie tak. Nie tak. Unia Europejska to... Albo Wałęsa chce nas do Niemiec przyłączyć. Unia Europejska to związek państw. I tak powinno pozostać, a my w ramach Unii Europejskiej powinniśmy budować sobie silną pozycję. Mówiąc tak obrazowo, powinniśmy się rozpychać łokciami w Unii Europejskiej. I tak było. Za rządów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego. Rzeczywiście oni się bardzo nas denerwowali. Prasa niemiecka, jakie artykuły publikowała. A dlaczego takie artykuły publikowała nieprzyjazne nam? No bo tu chodzi o grę interesów właśnie. A teraz Donald Tusk ma świetną prasę w Niemczech. Chwalą go. Dają mu ordery, odznaczenia mu dają. No dlaczego mu dają? No to dlatego, że zgadza się na wszystko. Dlatego. Chodzi tylko dlatego. Proszę bardzo. Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu posłowi. Panie Wiśniewski, bo zawsze bardzo ładnie się zwracają w naszym kraju, bo bardzo wiele osób mówi w tym kraju. Mnie to osobiście bardzo denerwuje. Ale mam dwa pytania. Jedno takie, nie chciałbym przekłamać, jeżeli tak to mnie pan poprawi, a jeżeli troszkę racji mam, chodzi mi o podatek katastralny. Jestem też w takim wieku, że człowiek całe życie pracował, a wcale nie wiadomo, czy moje dzieci będą w stanie to utrzymać, jak się słyszy, jakie te podatki będą. Bo ja słyszałem, że PiS chciał wprowadzić opcję zero. Nie wiem, czy dla wszystkich, no ale ważne dla takich ludzi, prawda? My jesteśmy przeciwni podatkowi katastrofy. Ja przepraszam, to posłyszałem.
A to ja zaraz już powiem, proszę powiedzieć. Dlatego chciałem taką przynajmniej no, na obecnym stanie deklaracji, jaka jest jasna, bo to wszystkich dotyczy, szczególnie mieszkańców wsi, prawda, i małej miejscowości, bo to, co mają, to jest ich całe życie. I drugie pytanie takie, że węgle, ceny węgla w ogóle są bardzo niskie w Europie, w świecie, a u nas nadal są duże. Dlaczego są duże? Bo większość podobno węgla mamy z importu. Spółki jest w stanie zadeklarować, że odwrócić ten trend, dlatego na przykład cena cementu w Niemczech jest ponad 100 zł tańsza na tonie. To jest mam aktualne relacje. Po prostu no, ja myślę, że do tego nie trzeba jakichś inwestycji, tylko decyzji z kręgosłupa. Dziękuję. W pierwszej sprawie. Mówię to jasno i stanowczo. My jesteśmy przeciwni podatkowi katastralnemu. Jesteśmy przeciwni podatkowi katastralnemu, a nie ulega wątpliwości dla mnie, że koalicja PO-PSL sięgając do kieszeni, pewnie sięgnie i po to, jeżeli będą nadal rządzić. Ja mam nadzieję, że nie będą rządzić. Że po najbliższych wyborach nie będą rządzić. Oni sięgają do kieszeni. O tym budżecie na rok przyszły mówiłem. Pamiętacie państwo? Zapowiadali, składali obietnicę, że obniżą VAT, bo VAT został podwyższony tylko na krótki czas, tak, na kryzys. No przecież Tusk powiedział, że już kryzys się skończył. Obniżyli ten VAT? No nie obniżyli. A kiedy proponowaliśmy im zamiast tego podatek od banków, to powiedzieli, że nie. Tusk powiedział, on banków kupić nie będzie. Ponad akcyzę też podnieśli w tym budżecie, tak, tak. On banków kupić nie będzie, czyli podatek bankowy nie, tylko podwyższenie VAT-u, a więc drenowanie kieszeni tych średnich gorzej sytuowanych. Nie, w budżecie na rok 2014 założyli utrzymanie dotychczasowej stawki VAT-u. No takie są założenia. A proszę pana, a oni mają tak w głębokim poważaniu Konstytucję Rzeczypospolitej. Proszę państwa, i jeszcze, no tak, tutaj koleżanka pani poseł Wiśniewska mówi o progach ostrożnościowych. Oni tam mają maszynkę do głosowania. Jak chcą, to przegłosują. Palikot i Miller mi pomogą. Pomogą im zawsze. I jeszcze, już tak, w sprawie cen węgla. No nie ulega wątpliwości, że węgiel jest naszym surowcem energetycznym i trzeba wykorzystywać węgiel, stąd też pakiet klimatyczno-energetyczny. Tu mamy pretensje do Tuska, że nie zawetował w 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego. Jeśli dojdziemy do władzy, trzeba go renegocjować. I to nieprawda, że Unia Europejska, że jesteśmy bezsilni. Nie. Nie. Powinniśmy, tak jak powiedziałem obrazowo, rozpychać się w ramach tej Unii domaga się tego, żeby... No my jesteśmy dużym narodem, no my nie jesteśmy Luksemburgiem, proszę państwa, tylko dużym narodem. No trudno pominąć 38-milionowy naród, nawet wtedy, kiedy nam wyprzedali majątek. No. Trzeba zahamować tą wyprzedaż i trzeba po prostu dopominać się o swoje. A węgiel, oczywiście tak, podstawa energetyki w Polsce to węgiel, złoża nasze węgla, ale węgiel również trzeba wykorzystywać. Są te technologie zgazowywania węgla. Też trzeba wykorzystywać. Dlaczego my jesteśmy uzależnieni od gazu rosyjskiego? No otóż dlatego, że ślimaczy się sprawa zróżnicowania dostaw gazu. Do świętej pamięci prezydent Kaczyński rozmawiał z Azerbejdżanem, z Gruzją, z Ukrainą. A czy prezydent Komorowski cokolwiek w tej sprawie robi? Ano nic, zero. Zero. Gazoport w Świnoujściu, inwestycja premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ciągłe opóźnienie. A Waldemar Pawlak podpisuje umowę przedłużającą dostawy rosyjskiego gazu i płacimy najwięcej w Europie. Zamek sześcienny, a gaz łupkowy? Wszystko się ślimaczy. W Stanach Zjednoczonych wydobycie gazu łupkowego spowodowało obniżenie cen gazu wielokrotne. Wielokrotne obniżenie, tak. A my płacimy, mówi się, że 500 czy tam 400, no właśnie, za
za 100 metrów sześciennych, bo to jest tak, tych jednostek, czy 1000, za 1000 metrów sześciennych. No więc no, różnica jest gigantyczna. Zasoby mamy, tylko z tych zasobów trzeba korzystać, a że oczywiście, że będą nas blokować, a będą nas blokować, no bo to jest naruszenie interesów możnych tego świata. No ale to wracamy do kręgosłupa. Trzeba mieć kręgosłup, no i trzeba rozpychać się w ramach tej unii. Proszę. Nie wiem, to pan z mikrofonem, to proszę. Ja jeszcze odnośnie energii jądrowej. Tak. Cezary Grabarczyk, tam bierze bardzo duże pieniądze. Grab. Bo Grabarczyk to jest wicemarszałkiem Sejmu. Grab. Były minister. Prawie nie robi. Tyle, że stanowiska utrzymują. Nie wiem, jak to oczywiście w ogóle ta elektrownia powstanie. Ja tak jak powiedziałem, proszę Państwa, podstawowym źródłem energetycznym w Polsce jest węgiel. Jest węgiel. To jest zasób, którym dysponujemy. Najtańsze źródło energii w Polsce. I nie można zamykać kopalni, nie można redukować wydobycia, nie można, rzeczywiście, Pan ma rację, sprowadzać węgla z Ukrainy, bo to nie ma sensu. Musimy dbać o miejsca pracy w Polsce. A jeżeli chodzi o energetykę jądrową, nasze stanowisko jest takie. Referendum. Są pewne korzyści z posiadania elektrowni jądrowej. No to są nowoczesne technologie. No ale są też i zagrożenia. Tego nie ukrywamy. Są też i zagrożenia. Ale przede wszystkim nie można dopuścić do tego, żeby podstawą polskiej energetyki przestał być węgiel. No bo to będzie oznaczało wzrost, i to drastyczny wzrost cen energii. No tak, no, taką deklarację złożyła. No a ciekawe, jak sobie poradzi. Tak? Najstarsze elektrownie tych. No właśnie, pewnie tak. A w Polsce, proszę Państwa, dramatyczna sprawa, jeżeli chodzi, bo Pan powiedział najstarsze elektrownie, mówiąc o niemieckich, tych atomowych, ale w Polsce nie inwestuje się w elektrownie. No i to są stare elektrownie. Trzeba je rozwijać, trzeba inwestować. My broniliśmy tu, no niedaleko, jak niedaleko, no ale elektrowni Opole. Broniliśmy elektrowni Opole, bo zamierzali w zasadzie zamknąć elektrownię Opole. To jest też dramat. Trzeba rozwijać energetykę. Trzeba inwestować w elektrownię, bo to jest kwestia też cen energii. Zużycie energii wzrasta. Posługujemy się elektroniką na co dzień. Bardzo dobrze. Ale powinniśmy korzystać z zasobu podstawowego energii, jakim jest węgiel. A wiatraki, proszę Pana, no wiatraki to, z wiatrakami to jest jeden wielki problem. My proponujemy, żeby minimalna odległość między zabudowaniami ludzkimi, 3 nawet zaproponowaliśmy, 3 kilometry. Ludzie się skarżą, to jest niezwykle uciążliwe. A chodzi też o pieniądze, no tam są gigantyczne nadużycia. Mnóstwo skarg, my się tym zajmujemy, doradzamy ludziom, jak się uwolnić od tego ciężaru, bo to jest ciężar, to jest często udręka. To jest udręka. Proszę. Panie pośle, ja mam pytanie, bo rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o energii elektrycznej, nie tylko. Co z ustawą właśnie odnawialnych źródeł energii, bo mówiliśmy przed chwilą również o wiatrakach, które tutaj w tej miejscowości również nas bardzo kręczą. Ta ustawa daje troszeczkę innych możliwości i może to będzie dobra droga. Natomiast jeżeli ta ustawa po prostu nie wejdzie, to grożą nam straszne sankcje. I to będą naprawdę duże pieniądze. Czy coś wiadomo właśnie w tej sprawie, bo to w tej chwili jest dosyć ważne. Chodzi mi konkretnie o duży trójpak, tak? Proszę Pani, no my nie mamy szansy, bo to będzie zbyt drogie, żebyśmy przeszli na energię odnawialną. To jest po prostu nierealne. To wynika też z pewnej ideologii plus interesów.
tych, którzy na zachodzie Europy dysponują technologiami. Wiatraki w jakiejś mierze, nie powiem, że w całości, to technologie wycofywane z zachodu Europy i sprowadzane do Polski. Czyli pozbywają się na zachodzie Europy złomu, nam ten złom wciskają i mówią, żebyśmy z tego korzystali. Proszę Państwa, 100 lat jeszcze węgiel będzie źródłem energii dla nas, bo jest najtańszy, bo mamy potężne zasoby. Musimy zadbać o gaz łupkowy, musimy znaleźć zróżnicowane źródła dostaw gazu, ten gazoport jest niezwykle istotny i sobie poradzimy. A w Unii Europejskiej no nie wolno przyjmować takiej postawy, że na wszystko się godzi. Obecna władza na wszystko się godzi. Trzeba negocjować. I naprawdę są argumenty. To nie jest tak, że zaraz nas z Unii wyrzucą. No nie wyrzucą. Nie wyrzucą nas. A trzeba negocjować. Trzeba przyjmować korzystne rozwiązania, a nie godzić się na wszystko. Nie zachłystywać się tym, że na salonie nikt nie przyjmą. A może i nie przyjmą na salonie. Pokazuję przykład Orbana. Pokazuje przykład Orbana. No można. Można, naprawdę, proszę Państwa, można. Tylko władza musi tego chcieć. A więc odnawialne źródła energii to melodia przyszłości. I to dalekiej przyszłości. To dalekiej. No nie miejmy złudzeń. Jeżeli byśmy przeszli na odnawialne źródła energii, to energia by podrożała. Nie byłoby nas stać na to, żeby płacić za energię elektryczną. Także, no takie są fakty. Źródłem w Polsce energii jeszcze przez 100 lat będzie węgiel. Będzie węgiel. I bardzo dobrze, bo jest najtańszy. Bo jest najtańszy. Proszę. Co ma zamiar zrobić PiS z opłatami służbą zdrowia? Będzie to władzy. Tak, służba zdrowia też jest chora. Mówiłem o całym wymiarze sprawiedliwości. Służba zdrowia w ogóle to nie jest służba, tylko spółka. Spółka zdrowia. Więc nasz plan polega na rozwiązaniu NFZ-u i finansowaniu opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Mówią, że to złe rozwiązanie, bo zbyt kosztowne. Bo zbyt kosztowne. Albo jeszcze inni mówią, że tak było za PRL. No, tak jest w Skandynawii na przykład. Tak jest w Skandynawii. I Skandynawia to nie PRL. Jakie są zalety tego systemu budżetowego? Nic się nie stało, tak? Mam nadzieję. Jakie są zalety budżetowego finansowania opieki zdrowotnej czy służby zdrowia? Po pierwsze, kontrola nad pieniędzmi. Dziś NFZ jest w praktyce poza kontrolą. Podpisuje kontrakty z różnymi klinikami. Są pewne, jak to nazywają, procedury, które opłaca się stosować. Są takie, których się nie opłaca, a przecież to wszystkie ratują życie. Dobrze się mają pewne kliniki, bo są wyspecjalizowane, mają kontrakty, ale kiedy dochodzi do komplikacji, to wysyłają pacjenta do szpitala publicznego. A szpitale publiczne zadłużane, przekształcane w spółki i tak jak ośrodki zdrowia i kolejki, dwie kolejki. Znaczy, w zasadzie to jedna, długa kolejka do lekarza z refundacji NFZ-u i przyjęcie od ręki, ale za opłatą. Na nas nie stać na to, żeby płacić za opiekę zdrowotną. Tusk mówi, że to niedobre rozwiązanie, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, bo zbyt drogie. No proszę Państwa, no, na zdrowie nie wolno oszczędzać. Nie da się oszczędzać. Nie da się oszczędzać na zdrowiu. Trzeba oszczędzać gdzie indziej. Trzeba oszczędzać. Są te patologie dotyczące wydatkowania pieniędzy. Mówiłem już o tych pieniądzach, które nie wiadomo gdzie płyną. Koszty związane z budową autostrad. Bardzo drogie są w Polsce autostrady. Bardzo, bardzo kosztowne. Są takie sprawy symboliczne. Ja wiem, że mają charakter symboliczny, ale warto o nich pamiętać. Ci chłopcy Drzewieckiego, ci panowie, którzy zajmowali się przygotowaniem euro. 1 200 000 złotych nagrody na głowę. No kto to słyszał?
Kto to słyszał? To trzeba przykrócić. Kontrakty menedżerskie. Na przykład w Poczcie Polskiej. Kontrakty menedżerskie. 80-90 tysięcy złotych miesięcznie. Zarząd. Menedżerowie. Wielcy menedżerowie. Kontrakty menedżerskie w PKP. Też podobne sumy. A likwidują linie kolejowe. A likwidują oddziały pocztowe. Menadżerowie, wielcy menadżerowie, którzy uzdrawiają firmy w ten sposób, że ludzi zwalniają z pracy. No wielka mi filozofia. Restrukturyzacja to się nazywa. Ludzi z pracy wyrzucają, sami na kontrakty przechodzą, a ludzi pozbawiają pracy. Stadion, 2 miliardy złotych. Stadion w Warszawie, tak? Był, jak Państwo wiecie, no powtórzę, pewnie Państwo wiecie, ale powtórzę, bo to też takie ważne, symboliczne. Był mecz Legii Warszawa ze Steaua Bukareszt na Stadionie Narodowym w Rumunii. O połowę tańszy. Podobny, jeżeli chodzi o pojemność, bardzo podobny. No w Polsce nie ma gospodarza. Po prostu nie ma gospodarza. Pieniądze się rozchodzą. Patologia, korupcja. Czym się zajmuje CBA? Otóż CBA zajmuje się drukowaniem ulotek, których przekonuje, że korupcja jest złem. Tym się zajmuje dziś CBA. Tym się dziś CBA zajmuje. Także wracając do służby zdrowia. Likwidacja NFZ-u, finansowanie z budżetu państwa. Budżet państwa będzie na to stać. Dodatkowe wpływy, konkretnie też powiedziałem. Podatek od banków, podatek od hipermarketów, podatek od najbogatszych. Też projekt Prawa i Sprawiedliwości. Dochody roczne powyżej 500 000 złotych opodatkowane wyżej. Proszę Państwa, nie tak dawno w jednej z gazet codziennych, chyba w dzienniku Gazecie Prawnej, opublikowano artykuł na temat milionerów w Polsce. Ile podatku płacą ci milionerowie? A tam 4%, 12%. Tak, bo liberałowie twierdzili, że więcej miejsc pracy dadzą, jak będą mniejsze podatki płacili. No i co? A właśnie. A ludzie, a młodzi ludzie, umowy śmieciowe, bez urlopu, tak, ubezpieczenie, najniższe, stawka, tak, elastyczny czas pracy, żeby nadgodziny zlikwidować. Żeby, no to jest, proszę Państwa, prawo pracy. To jest osiągnięcie cywilizacyjne przełomu XIX i XX wieku. No koniec XIX, no powiedzmy. Encyklika papieska Rerum Novarum Leona XIII. To jest 1891, tak? No to są te fundamenty. Również społecznej nauki Kościoła, przede wszystkim społecznej nauki Kościoła. Tak. I to wszystko okazuje się nieważne. W Polsce rządzonej przez koalicję PO-PSL. Nie, to jest za ścianą, to nie nowoczesne. Co to jest to nowoczesne? No, niewolnictwo w XXI wieku jest nowoczesne. Albo właśnie. Debata, znaczy to nie była debata wczoraj. Twierdzą, że człowiek nienarodzony nie jest człowiekiem. I cenzurę pani Kopacz wprowadziła, że nie można powiedzieć, że zabijają dzieci nienarodzone. I ten Miller, Palikot oburzają się. No tak, bo to nie człowiek. I to jeszcze ze względu na niepełnosprawność można takiego człowieka zabić. Bo jest niepełnosprawny. Miarą cywilizacji jest to, jak podchodzi ta cywilizacja do ludzi niepełnosprawnych. To jest miarą cywilizacji. Wrażliwości. Tak. No, widzimy. Co mamy? Na co dzień? Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dałem do życzenia, bo też nie gmina Chłobuć. Przepraszam, bo Patryk powitał kiedyś wyśpał. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytania. Pierwsze, związane jest to z dziurą budżetową i systemem emerytalnym. Chodzi mi o opodatkowanie transakcji międzybankowych. O tym była już mowa w Sejmie. Drugie pytanie jest związane z drugim exposé tak zwanym pana Donalda Tuska odnośnie inwestycji polskich 40 miliardów złotych. To kiedyś to może rozliczyć. I trzecie pytanie, dla mnie najważniejsze. W kontekście 2015 roku wygranych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość
Czy mieszkańcy powiatu pobudzkiego mogą liczyć na Pana osobiste wsparcie, aby do powiatu pobudzkiego ponownie powrócił sąd? Osobiste podkreślam. Dziękuję. Sąd. Tak? Sąd. Tak, oczywiście. Bogowicz zabrał sąd. Oczywiście tak. Ja mówiłem o likwidacji Polski powiatowej. Mówiłem o likwidacji posterunków policji, urzędów pocztowych, sądów rejonowych. Oczywiście tak. Oczywiście tak. No to jest miarą demokracji. To jest miarą też samorządności. Kiedy te instytucje są dostępne dla mieszkańców. Są dostępne dla mieszkańców. W ogóle naszym zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy krytyczni w stosunku do tych czterech reform Jerzego Buzka. Trzeba wiele pozmieniać. Mówiłem o zdrowiu, to przecież NFZ, no tam wtedy kasy chorych, potem przekształcone przez SLD w NFZ, to reforma Jerzego Buzka. Błąd. Oświata? Błąd. Trzeba wrócić do 8-letniej szkoły podstawowej, do 4-letnie licea i odnowić szkolnictwo zawodowe. Reaktywować szkolnictwo zawodowe, bo nie ma szkolnictwa zawodowego. Polikwidowali wszystko. Tak, reforma emerytalna, mówiłem na początku, karygodny błąd. Karygodny błąd, też do wyrzucenia. Reforma samorządowa, też zła, ale dziś nie można, trzeba wzmacniać powiaty. Nie można likwidować się powiatów, bo to będzie likwidacja Polski powiatowej. Ktoś z Panów powiedział o zrównoważonym rozwoju. No właśnie, zrównoważony rozwój polega na tym, żeby ludzie mogli rozwijać się w miejscu, w którym się urodzili, wychowali, żeby nie byli zmuszani do emigracji za granicę czy do wielkich miast. Bo to bez sensu. To za chwilę w tych wielkich miastach jakieś slumsy powstaną. To jest zupełnie bez sensu. Dlatego trzeba wspierać Polskę lokalną. Trzeba wspierać Polskę lokalną. Deklaruję osobiście, zaangażuję się w to, żeby w Kłobucku, żeby do Kłobucka powrócił sąd. I chciałem najpierw powiedzieć jedną rzecz. Swoje spostrzeżenie, że tak zwany patriotyczny obóz w Polsce rządził od 24 lat, zaledwie 2,5 roku, tak to nazwijmy, chyba że dołożymy jeszcze AWS, który kiedyś też popierałem, ale nie zabił. I za każdym razem, kiedy nacisnął ten rząd nasz polski, faktyczny, komuś na odcisk, to został jakimś dziwnym sposobem wywalony. A myśmy się na to godzili, może nie wszyscy tutaj, ale no taka jest prawda, więc proszę tutaj, bo słyszałem takie jakieś pretensje do PiS-u, PiS rządził tylko 2 lata i to jeszcze w bardzo trudnej koalicji. I teraz mam takie zapytanie, bo wszyscy wiemy, że fundusze emerytalne, zwłaszcza ZUS, jest strasznie zadłużony i nie ma nadziei. Ja bym sugerował zrównać troszeczkę. Niech najwyższa emerytura będzie równoważna średniej krajowej, średniemu zarobkowi. Wiem, że ci, którzy dużo zarabiają, to będą płakać, ale w większości tutaj obecnych podejrzewam, że zarobkami nawet do średniej krajowej nie zbliżamy, więc nie mamy co liczyć na to, że emeryturę jakąś zbliżoną do średniej krajowej kiedykolwiek dostaniemy. Ale jest wtedy nadzieja, że średnia krajowa zacznie rosnąć i nasze zarobki też. Druga rzecz to jest taka sugestia moja i zapytanie ewentualnie do odpowiedzi w trakcie już ewentualnego rządzenia. Druga rzecz jest coś takiego jak inspekcja pracy, która ma przestrzegać zasad pracy. Ja jestem z wykształcenia i w ogóle z zawodu budowlańcem. Wiem, że ta służba służy tylko do brania łapówek, a nie do przestrzegania zasad pracy. BHP. W każdym jednym zakładzie, jeżeli się znajdzie inspektor pracy, to on pod nosem nic nie widzi. Tam może wszystko się dziać. Natomiast przyjeżdża taką narzuconą, podpowiedzianą budowę, powiedzmy, i tam od wszystkiego się czeka. Miałem budowę w Częstochowie, na przykład w parku, i
ludzie, którzy pracowali na czarno, jak zobaczyli biały kas inspektora pracy, to wszyscy uciekali z budowy. A ja zbierałem później po pleckach, to gdzieś oni to coś zostawili. I to jest właśnie tego typu sprawa, że można by było w ten sposób, powiedzmy, jak gdyby w ramach interpelacji poselskiej wrzucić temat, po co jest ta inspekcja, po co jest tak ogromna ilość urzędów, gdzie administracja w niebywały sposób puchnie i koszty państwa też puchną. Gdzie, no to państwo na pewno dobrze wiecie, że administracja wzrosła w ciągu tych rządów obecnych, tak zwanej no, polskiej demokracji, przynajmniej dwukrotnie. I wszyscy płaczą, wszyscy się denerwują, wszyscy są zestresowani przez to, że jest ogrom bzdurnych przepisów tworzonych przez ludzi niekompetentnych. I to chyba jest, zresztą to jest odzwierciedlenie tego, co tu przed chwilą słyszałem. I może na tyle starczy, nie będę się przyjmować. Dziękuję. Otóż tak, Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy rzeczywiście no, sprawia wrażenie, jakby była zupełnie nieudolna. Ja akurat jestem w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, w związku z tym Państwowa Inspekcja Pracy składa swoje sprawozdania. No, z tych sprawozdań wynika, że wszystko jest dobrze, no, ale dobrze nie jest. Proponowaliśmy zmianę, na przykład polegającą na tym, żeby zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, żeby pracodawca musiał podpisać z nim umowę. Bo teraz, kiedy przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, to i zastanie tam pracowników pracujących na czarno, no to mówi pracodawca, pracownik, że oni już tak się umówili i zaraz umowę podpiszą. No, to jest fikcja, proszę Państwa. Kolejna fikcja ze sfery budowlanej, czerpie swą wiedzę też z tych raportów Państwowej Inspekcji Pracy. Otóż jakże często dziś z rusztowań spadają firmy, a nie pracownicy. Bo to jest ten wyzysk, o którym tu ktoś z Państwa z tej strony sami mówił. Każą ludziom samozatrudnić się, czyli założyć działalność gospodarczą. Taki człowiek niby prowadzi firmę, to jest obejście prawa, bo on wykonuje pracę taką, jaką wcześniej wykonywał na umowę pracę, a teraz kazali mu się samozatrudnić. Kiedy dochodzi do jakiegoś wypadku, problem. Firma spadła z rusztowania, a nie pracownik. To też są patologie, to są nadużycia, ale też wynikające z tej filozofii. Tutaj o tych menadżerach mówiliśmy. No, liberałowie mówią tak, trzeba, żeby Polska była bardziej wydajna, żeby działalność gospodarcza była bardziej wydajna. Przez co? Przez cięcie kosztów pracy. No, proszę Państwa, nigdy pracownik w Polsce nie będzie tańszy niż pracownik w Chinach czy w Bangladeszu. No nigdy tak nie będzie. I nie tędy droga. Nie tędy droga. Droga przez nowoczesne technologie, droga przez właśnie rozwój, droga przez to, żeby pracownik był niewykorzystywany, tylko szanowany. Przecież mamy świetną kadrę. Mamy ludzi wykształconych, mimo tego, że poziom nauczania w Polsce spada. Proszę Państwa, weźcie pod uwagę wyższe uczelnie, w której w czwartej setce dopiero są dwie wyższe polskie uczelnie, w tym przeglądzie szanghajskim, tak? To jest chyba to, no jest taki ranking. Tak. W czwartej setce. Czy to oznacza, że my jesteśmy jakoś gorsi, mniej mądrzy? Nie. Nie, to oczywiście tego nie oznacza. Tylko to oznacza brak dbałości państwa o to, żeby na przykład na uczelniach pracownicy naukowi mogli awansować, mogli prowadzić swoją karierę naukową. A to często jest tak, że jak jesteś człowieku spoza układu, a jeszcze jesteś odważny i się sprzeciwisz, za przeproszeniem napyskujesz tamtemu, który jest władcą, no to kariery naukowej nie zrobisz.
I bardzo często są to zdolni ludzie, niepokorni ludzie, którzy są wypychani na emigrację. I tam na emigracji kariery robią. Ale czy jakiś pożytek ma z tego polskie społeczeństwo? No nie ma. Przecież wykształciło tego człowieka. Zainwestowały bardzo dobrze. I bardzo dobrze, ale on powinien pracować tu, w naszym kraju. I tu wracamy jeszcze do polityki państwa. Ja osobiście byłem związany z fabryką samochodów osobowych na Żerami. Mój tata tam 40 lat przepracował, już dziś nie żył. I pierwsza decyzja, kiedy sprzedano FSO Koreańczykom, to czego dotyczyła? Likwidacji biura projektowego, bo niepotrzebne. No niepotrzebne, no bo mieliśmy tylko tam śrubki dokręcać. Tak jest. Tak jest, zniszczycie myśl techniczną. No jeszcze absolwenci Politechniki Warszawskiej nie mieli pracy. No, ci, którzy chcieli się specjalizować w tej dziedzinie, a stocznie, to likwidowanie. To oznacza również mocne uderzenie w myśl techniczną, polską myśl techniczną. Czyli to cały system gospodarczy, ale naprawdę nie jesteśmy skazani na to, żeby tak się dać prowadzić niczym stado owiec na rzeź. No nie. Nie jesteśmy. Nie jesteśmy na to skazani. A pańska wypowiedź na początku, rzeczywiście obóz patriotyczny to rząd premiera Jana Olszewskiego. Pół roku. To rząd Prawa i Sprawiedliwości z tymi koalicjantami. Widzicie państwo, posłuchajcie dziś Romana Giertycha. No i to mówi samo za siebie. W przypadku AWS-u, no niestety w przypadku AWS-u to, proszę państwa, Balcerowicz rządzi, no Unia Wolności rządzi. AWS miał świetne hasła, ale wyszło fatalnie. Olbrzymi zawód. Wyszło fatalnie. No bo ustąpiono. Buzek ustąpił, Balcerowicz rządził, no i mówiłem już o tych czterech reformach. Wszystkie cztery to nieporozumienie. Wszystkie cztery. Panie przewodniczący, przepraszam. Nie i Buzek to na prawie 400 tysięcy głosów bierze w naszym okręgu do euro. No, nie lubicie państwo. Ale umie się wiecie prezentować, To propaganda, wie pan, to ta propaganda. Jak na przykład zrobili z Buzka taką wielką postać, bo został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To nie jest żaden sukces. Przez pół roku był. I co z tego wynika dla Polski? Co z tego wynika dla Polski? A Polska jest na tyle dużym krajem, że była realna szansa na poważne stanowisko w Komisji Europejskiej. Jeżeli nie przewodniczącego, to wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Poważne stanowisko. Takie, które dałoby nam realny wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, ale dla prestiżu, dlatego PiS-u zrezygnowano. No bo ten rząd, ta władza to jeden wielki PiS. To są te opowieści. Zielona Wyspa, koniec kryzysu. No to wszystko jest funta kłaków niewarte. I zadłużenie Polski na bilion złotych. To wszystko jest funta kłaków niewarte. Opowiem państwu jeszcze taką historię odnośnie Gronkiewicz-Waltz. Może widzieliście, w ostatnim tygodniu Tusk z Nowakiem zrobili konferencję prasową i rysowali obwodnicę Warszawy. Tak, ale dwie ważne uwagi, bo to pokazuje niekompetencję i arogancję tych rządzących. Dwie ważne uwagi. Otóż tak, powiedzieli, dokończą inwestycje w którym roku? W 2019. No to już mam nadzieję, że wtedy rządzić nie będą. No czyli gruszki na wierzbie. Ale jeszcze jedna rzecz ważna, bo to dla tych, którzy w Warszawie nie mieszkają, to jest pewnie niewiadome, ale będzie myślę, że interesujące, bo pokaże, jak oni rządzą. Otóż powiedzieli tak, przesuną pieniądze z S7, to są wylotówki na północ i na południe Warszawy, Łomianki i Janki. Ale Łomianki i Janki są za granicami Warszawy, a więc mieszkańcy Łomianek i Janek nie pójdą na referendum. A więc stamtąd zabierają pieniądze, a dają na obwodnicę na Ursynowie. Dlaczego na Ursynowie? Bo cała akcja referendalna zaczęła się na Ursynowie
No i na tym ta manipulacja polega. Na tym ta manipulacja polega. Ale jestem przekonany, że ludzie się nie dadzą na to nabrać. Ale się nabierają, bo nie śledzą, nie wiedzą. Proszę pana, śledzą. Nie śledzą, dużo nie śledzi. Śledzą to jeszcze raz. Rybnik pokazał, Elbląg pokazał. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Przepraszam, gdzie można dostać program PiS-u na przyszłe wybory? Na przyszłe wybory. Program Prawa i Sprawiedliwości, taki ogólnopolski, dotyczący całej naszej działalności, wisi na stronie internetowej pis.org.pl. Jest dostępny pewnie w biurach poselskich państwa posłów, pani poseł Wiśniewskiej i pana posła Giżyńskiego. A jeśli chodzi o program na wybory przyszłe, to mieliśmy kongres programowy. Teraz mieliśmy kongres programowy na Górnym Śląsku, tutaj niedaleko, w Katowicach i w Sosnowcu. To był kongres programowy, są zebrane materiały i zakładamy, że na przełomie roku będzie druga tura tego kongresu i powstanie taki zmodernizowany, czy uaktualniony program na przyszłe wybory. Proszę. 1-miliardowy oszczędności Narodowy Fundusz Zdrowia ma od momentu wprowadzenia od 2012 roku ustawy refundacyjnej. Piotr Stojek, Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. Proszę państwa, hasłowo, bo szkoda czasu. Zamyka się bardzo dużo, kilkanaście procent na terenie naszej. Otwiera się tyle samo, tylko że nie indywidualni aptekarze, a sieci. Co to sieci? A sieci to takich hipermarketów. Gdzie tam nie można kupić część asortymentu, część niekoniecznie, jest dumping i tak dalej. Kupuje się po to, żeby dobrze sprzedać. W Polsce każdy może otworzyć aptekę. W kilku krajach, m.in. na Węgrzech, we Włoszech i w innych, apteka jest dla aptekarzy. W Polsce jest ponad 13 tysięcy aptek. 70% aptek jest jeszcze w rękach aptekarzy, nazwijmy ich indywidualnych, rodzin. 30% aptek ilościowo jest w rękach sieci. 30% aptek sieciowych robi 60% obrotu. Reszta tak. Co się dzieje? Prywatyzacja. Nie mówmy o tym, bo to było nieporozumienie, ale grzech ciężki. Pamiętam Polkę Poznańską. Sprzedano za 200 milionów złotych, a jej zysk roczny wynosił 260. Połowa lat 90. W tej chwili trzy polskie firmy, aczkolwiek już nie państwowe, tylko wcześniej sprywatyzowane, mianowicie Jelfa, EMO i ICM POFA Rzeszów, zostały kupione przez firmę Pala. Jest to potężny koncern, który ma w kilkudziesięciu krajach świata swoje wytwórnie. I cóż się stało? Cena. Sachor kosztował u tamtych producentów naszych, nazwijmy ich krajowymi, tak to był, Jelfa była litewska, ale nie jest. Sachor kosztował 9,50, teraz kosztuje 18,70. Rivano 6,50, 15,98. Lorinder A 13,95, 24,38. Bratizolin 7,70, 20,20 zł. Synotron 300, teraz powyżej 1000. Po co o tym mówię? A mówię to powiem, że przecież te sieci nie tworzą się po to, aby tanio sprzedawać leki, jak się szerbuje takimi hasłami. Tylko po to, żeby się drogo sprzedać, a wtedy rynek będzie już podzielony i ceny będą dyktowane również przez sieci aptek. Zatem nasza Częstochowska Izba opracowała stanowisko i chciała również przy pomocy klubu parlamentarnego PiS-u, a wiemy, że sprawa ta, porozmawiałem również, znam wasze stanowiska, gdybym w tej sprawie rozmawiałem z panem posłem Szymonem Giżyńskim, chcielibyśmy wprowadzić takie memorandum na otwieranie aptek.
bo dzieją się straszne rzeczy. Chciałem powiedzieć, że ten proces otwierania i zamykania aptek rośnie w postępie niemalże geometrycznym. Także za moment znikną polskie apteki i stanie się to w ciągu najbliższych 3-4 lat. Mam nadzieję, że możemy liczyć na wsparcie w tej sprawie. To jest jedna sprawa. Dwa, walka z szarą. Jak będzie wyglądała walka z szarą strefą? Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam za wydłubie. Oczywiście tak. To mieści się w tym pojęciu patriotyzmu gospodarczego. Oczywiście, że tak jak pan pokazał, udowodnił pan, że sieci wykupują, a potem podwyższają ceny. A za to płaci pacjent, polski pacjent, którego przecież nie stać na tak drogie leki. Pamiętacie państwo, mnie to zaszokowało, kiedy po wprowadzeniu tych nowych zasad refundacji minister zdrowia ogłosił wielki sukces, bo budżet państwa zaoszczędził 300 milionów złotych. Co to znaczy? To znaczy, że pacjenci zapłacili więcej o taką kwotę. A już nie mówiąc o tym zamieszaniu, o tym, że co pół roku jedne leki się pojawiają, inne spadają z tej listy. Zamieszanie gigantyczne. Ale sama produkcja leków w Polsce, tak. To znowu wykupione zakłady produkujące leki. No i tak jak w przypadku tej Bydgoszczy, o której mówiłem, rynek zbytu jest sprawa, cała ta historia leków generycznych, tak? tych leków, które są porównywalne z lekami najnowszymi, ale znacznie tańsze. I wcale nie mniej skuteczne. No ale żeby to wszystko uporządkować, trzeba gospodarza, a ten gospodarz powinien mieć kręgosłup, powinien ulegać lobby różnym naciskom, bo przecież te naciski są, bo tu chodzi o olbrzymie pieniądze. Może jeszcze dwa słowa a propos tych lobby i nacisków. Wczoraj taki program dla młodych, niby mieszkaniowy, prowadzili. Tak. To jest deweloper na swoim, należałoby tak ten program nazwać. Wyeliminowali rynek wtórny, przecież mieszkania na rynku wtórnym są tańsze. W czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, powstał taki program Rodzina na swoim. Obejmował rynek wtórny. Obejmował również domy jednorodzinne. No, to jest ważne na wsi, w małych miasteczkach. Tam, gdzie nie ma budownictwa wielorodzinnego. Teraz wyłącznie rynek pierwotny, deweloperzy rzeczywiście są z tego zadowoleni. No i to jest uleganie tym wpływom, uleganie lobby. Potężnemu, bo to są wielkie, wielkie pieniądze. A Warszawa, proszę państwa, mówiłem o tym, o FSO, nie istnieje FSO, a teren, na którym stała fabryka, jest dzielony i mają tam być budowane lofty, apartamentowce, tylko kto będzie te apartamentowce kupował? Kogo stać na to? Kogo stać? No tak jest z ziemią. Proszę państwa, no, jest taka zasada, podstawowa zasada gospodarcza. Co jest potrzebne? Ziemia, kapitał i praca. Ziemia na północy i zachodzie wykupowana na słupy. Tak. Sprawa nieuregulowana. Kapitał, firmy polskie mówili, że prywatyzacja jest konieczna. Nieprawda. Nie ma żadnej takiej konieczności. Przekręty, ileż nadużyć przy tej prywatyzacji. A jaki ma sens prywatyzacja polegająca na tym, że telekomunikacja Polska S.A. jest sprzedana w ramach prywatyzacji państwowej firmie francuskiej? Jaki to ma sens? Już nawet się nie nazywa telekomunikacją. Orange teraz się nazywa. A pamiętacie państwo, kiedyś była taka telefonia komórkowa, nazywała się Era. Teraz jest T-Mobile. Nie ma, a przecież marka znana.
A ta telekomunikacja polska, taka była sieć komórkowa, to już wspominam, to już swoje lata ma. Idea się nazywa. Też nie ma. Jest Orange. Naprawdę, czy my powinniśmy tak się poddawać temu wszystkiemu? No. Nie musimy, ale trzeba władzę zmienić, żeby władza doceniła nasze zasoby. I tą władzę powinien pociągnąć do odpowiedzialności? Ale rzeczywiście. To jest sprawa przebudowy całego wymiaru sprawiedliwości. Panie pośle, pomimo istniejących podziałów jesteście Państwo w stanie tworzyć wspólne listy z Solidarną Polską, PJN-em, Nową Prawicą, z wszystkimi partiami prawicowymi wspólne listy w przyszłych wyborach do Sejmu, a także do Senatu, na których oczywiście czołowe miejsce zajmie na przykład, znaczy prawica będzie miała, wiadomo, PiS będzie miało na przykład najwięcej miejsc, ponieważ ma największe poparcie. Kilka miejsc przypadnie Solidarnej Polsce, reszta na przykład przypadnie dla PJN-u, dla Nowej Prawicy. Czy jesteście Państwo w stanie podjąć rozmowy z całą prawicą na temat zjednoczenia się, aby wszystkie głosy oddane na prawicę były oddane na jedną listę, a nie były oddane na kilka różnych? Czy jesteście Państwo w stanie wznieść się ponad podziałami i rozpocząć rozmowy? Dziękuję bardzo. Proszę Pana, w jedności rzeczywiście siła. Ale tu Pan, który siedzi tak na Pańskiej wysokości, tylko przy oknie, wspominał o AWS-ie. Pamięta Pan, czym zakończył się eksperyment AWS-u? Ja powiedziałem o tym, że oddali władzę Unii Wolności Balcerowiczowi, ale jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. AWS był wewnętrznie rozdarty pomiędzy te partyjki, partie, frakcje i dochodziło do gorszących scen, jak to odpowiednik dzisiejszego PJN-u, Nowej Prawicy czy Solidarnej Polski, jak to się przekomarzali, czy też z Solidarnością wojowali na to, kto tam silniejszy, kto ma większe wpływy. Co z tego wynika? Kompromitacja z tego wyniknęła. Kompromitacja. My mamy podpisaną umowę polityczną z prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka. Uzgodniliśmy współpracę i kandydaci prawicy Rzeczypospolitej będą kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Marek Jurek to środowisko może nieliczne, ale ideowe. Ja ideowości w Solidarnej Polsce nie widzę. W PJN-ie też ideowości nie widzę. Nowa prawica, Korwin-Mikke, no proszę Państwa, no. Proszę Państwa, ja nie odbieram oczywiście nikomu, ja jestem za wolnością. Korwin-Mikke niech prezentuje swoje poglądy, jestem jak najbardziej za, ale trzeba racjonalnie podchodzić do życia i trzeba uczyć się z doświadczeń tych, które miały miejsce wcześniej. No nie możemy doprowadzić do kolejnej kompromitacji. Nie można zawieść ludzi. No nie można zawieść ludzi, którzy uwierzą, a potem okaże się, że ten twór będzie sprzeczny wewnętrznie i jedni powiedzą tak, inni powiedzą inaczej, a jeszcze inni jeszcze inaczej. Proszę Państwa, już tak humorystycznie. Kiedyś w latach 90. był taki klub parlamentarny w Sejmie Partii X. Miał trzech posłów. I tak się podzielili, podobno to taki żart, ja tego nie śledziłem, ale taka opowieść w kuluarach Sejmu przetrwała, że zawsze jeden z nich głosował za, drugi był przeciw, a trzeci się wstrzymywał. No, wszystkie opcje. No, nie tędy droga, proszę Państwa. Nie tędy droga. Wszyscy ci, którzy podzielają nasz program, program Prawa i Sprawiedliwości, zapraszamy. My jesteśmy w stanie się porozumieć. Dowodem tego jeszcze raz podkreślę nasza umowa z Markiem Jurkiem. Tak, jesteśmy w stanie się porozumieć. No ale to musi być racjonalne. W przypadku tych ugrupowań, które Pan wymienił, dla mnie jedyny racjonalny motyw dla nich to reelekcja. I to do Parlamentu Europejskiego najlepiej. Tak. No właśnie. Proszę bardzo. Może ja w odniesieniu do tych aptek, przychodzę tutaj do Pana posła również z naszą taką prośbą,
no, nietypowo. Mieszkamy w bloku, bo ja tutaj mam podpisy lokatorów i pismo do pana przewodniczącego, do pana posła. W związku z tym, że na przybloku, tuż na wyciągnięcie ręki, powstaje olbrzymia apteka. My chodzimy od starostwa do burmistrza, od burmistrza do inspektora budowlanego. Zupełnie nic nie możemy osiągnąć. Nadmieniam, że ta budowa jest tak wysoka, że sięga już trzeciego piętra naszego bloku. Ma być to taki moloch apteki połączony z gabinetami, Bóg wie jeszcze z czym, na pewno dla ludzi bogatych, nie nas tutaj biednych. Wykorzystali naszą słabość, ponieważ tam dużo emerytów mieszka, więc liczyli na to, że nie będzie żadnego protestu, a nam chodzi o to, że nam bardzo spadły ceny mieszkań własnościowych. Ta budowa stoi na gruncie, gdzie mamy wykupione te grunty. Nikt nas o pozwolenie na budowę nie pytał. Nikt nie zgłaszał się do nas, czy jesteśmy w stanie zaakceptować tą budowę, czy nie. Robiono to bez naszej wiedzy, bez pod naszej woli, tuż pod naszym oknem, zacieniając około 40 okien bloku mieszkalnego. Nie wiem, jeśli pan poseł mówi, że jest w komisji tej sejmowej, więc bardzo byśmy prosili wskazać nam drogę, gdzie by mamy dalej cokolwiek z tym faktem zrobić. Bo naprawdę ręce opadają, mimo że tutaj po mieście już po prostu nie mamy żadnego wsparcia. Czy to jest na prawie, żeby bez zgody lokatorów w tak licznej części postawić taki kopis, który zawadza piętny bloku numer 4 i do bloku numer 6? Myśmy myśleli, że tam wjeżdża sprzęt, będzie parkingi budował, ponieważ tam jest ośrodek zdrowia, więc ta budowa jest tak zrobiona, żeby ludzie, którzy pochodzący z placówki służby zdrowia, wchodzili prosto do tej apteki. Czy Bóg wie, co się to tam będzie jeszcze znajdowało, bo też nie wiemy, co to jest budowane. W tak wielkim gabarycie, tak wielkim rozmiarze. Bardzo prosimy tu mieszkańcy, gdzie mam pisma. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, czy radni Prawa i Sprawiedliwości, bo jest wiceprzewodniczący Rady Miasta, interweniowali w tej sprawie? Jest wiceprzewodniczący Rady Powiatu, nadzór budowlany podlega powiatowi. Mam sprawę, tak? Znaczy, nie, to nie jest tak, że nadzór nie podlega, ale znam sprawę. I my nie dalej właśnie w takiej niepewności jesteśmy przebywali, bo nas odsyłają od jednych do drugich, nikt nic nie wie. Starostwo mówi na burmistrza, burmistrz mówi na starostwa, a my karty nie wiemy. Gdzie szukać pan? Znaczy, jest powiatowy nadzór budowlany, tak, no, więc nie podlega pod starostwo. No, starosta tam uzgadnia szefa tego powiatu, także jest to administracja zespolona powiatowa, także można tam, na pewno trzeba pytać, interweniować dobrze, to ja poproszę w konsultacji tu z koleżanką, panią poseł Wisiewską i panem posłem Wierzyńskim podejmiemy interwencję. Panie przewodniczący, prosimy o kontakt. Czy inny, prawda? Ja jestem jestem architektem i tak dalej. Mamy problem w całym kraju z planami zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie będzie tych planów, no to będą powstawały takie sytuacje. A poza tym na stanowiskach w urzędach są ludzie niekompetentni, nie prawda? Na jakiejś prawie administracji zatrudniani są i mają wspólnego z architekturą, jak oni kształtują przestrzeń. To rzeczywiście prawda, w którym roku, to chyba z 99 rokiem wygasły plany zagospodarowania przestrzennego, czy w trzecim, tak? W 2003 i w związku z tym... Tak. Pan tu porównuje Niemcy czy co? W Niemczech w każdym mieście powiatowym są biura planowania przestrzennego, gdzie się robi takie rzeczy. Nie doszłoby do takich sytuacji, bo tam się są fachowcy, a u nas... No ma pan rację. Ma pan rację, a to jest pole do nadużyć, bo dzięki poprzez to... Pan chodził tam o budownictwie i tak dalej, pan opowiadał o tych... Tak, to Polska się tworzy korupcja, jak ten przykład. Tak funkcjonuje cała Polska. Wyliczyć szacunek i tak dalej, ale też nie mogą ludzie prawem zagospodarowania przestrzennego robić bez kwalifikacji, typu ekonomiści, historycy, ja już nie wiem. No nie mogą, oczywiście. Ja mówiłem o autostradach, bo pokazywałem pola nadużyć. Pan, czyli pani, pan też pokazuje kolejne pole nadużyć. Kolejne pole nadużyć.
być. Tak wszystko. My jesteśmy poszkodowani jako lokatorzy, właściciele mieszkań własnościowych, gdzie na mieszkania nasze na rynku niesamowicie spadły. Pan chciałby, pan przewodniczący, proszę. Ja tylko jeżeli naczelnikiem architektury i budownictwa jest pani po ochronie środowiska nadana przez Ezeldorskiego starostę, no po koleżeńsku. Wyciągnąłem to, bo wniosek to myślę, że złożyć, bo brakuje na mierzyku podpisu odwołania starosty. Wskazał się artykuł w wczorajszej gazecie. Formułuję ten wniosek, już jest napisany praktycznie we wszystkim jednego podpisu. Między innymi jeden z zarzutów jest partyjniactwo, powoływanie ludzi bez konkursów, bez kompetencji, bez konsultacji z ludnością. Między innymi ująłem w punkcie właśnie tą aptekę. I jeżeli mi się jeden, to musi mi się jeszcze jeden PRL-owy podpisać. To złożę wniosek o odwołanie starosty. Proszę bardzo. Zobaczmy, Krzysztof Bożołek, należy do Komitetu Międzygminnego Prawa i Sprawiedliwości przy Wicelipie. Ja nawiązując tutaj do wielu poruszanych problemów, chciałbym zwrócić uwagę na problemy, które są panu przewodniczącemu znane, ale dla przypomnienia wszystkim również, że deregulacja przepisów w Polsce jest bardzo ważna, w tym o działalności gospodarczej, bo nie zawaham się tu użyć takiego określenia, genialna ustawa o działalności gospodarczej Mieczysława Wilczka została po prostu zmieniona tak, że ustawa o działalności, o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej jest jej zaprzeczeniem tej swobody. Ta wolność prowadzenia działalności gospodarczej, gdyby była większa, to wtedy praca Polaków, każdego z nas, byłaby na tym rynku takim bardziej lepiej opłacanym towarem. I w związku z tym mam pytanie, na jakim etapie ewentualnie, czy jest przygotowana nowe brzmienie ustawa o działalności gospodarczej, czy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Również moje pytanie dotyczy szkolnictwa. Tutaj pan przewodniczący już o tym powiedział, o odchodzeniu od przedmiotów ogólnych, o likwidacji również liceów ogólnokształcących i gimnazjów również. Nawiążę tutaj do tych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z największych problemów w powiecie kłobuckim jest ich brak w wielu miejscowościach, czy wręcz w gminach. Brak studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym bardzo istotny problem wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu wadliwych z naruszeniem prawa, bo na przykład siłownie wiatrowe są na tej podstawie często budowane, gdzie w sąsiedztwie tych działek, przy drogach sąsiadujących tymi działkami nie ma podobnych obiektów, więc jest to łamanie prawa. Tutaj również chciałbym nawiązać do tego, co kolega Jerzy Sądel mówił, do tego klientyzmu w administracji. Mamy ustawę o korpusie służby cywilnej, ale ona też została bardzo mocno zmieniona i wielu ludzi niekompetentnych się tam dostało, a mogliśmy mieć bardzo dużą stabilność w administracji państwowej związanej z pracą tam bardzo kompetentnych ludzi. Jeszcze raz nawiążę tutaj do wystąpienia kolegi Jerzego Sądla, który mówił o tym, że bez konkursów zatrudnia się na stanowiskach w Urzędzie Powiatowym do pracowników. Pan starosta powiedział, że nie może być mowy w odpowiedzi na interpelację kolegi o nieprawidłowych konkursach, ponieważ ich nie przeprowadza się. I takie są tutaj argumenty używane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Swoboda działalności gospodarczej, oczywiście tak, zbyt dużo pani. No i to, co myślę, że zostało najpełniej przedstawione w filmie pod tytułem Układ Zamknięty. To, że każdego przedsiębiorcę nieuczciwy prokurator, nieuczciwy naczelnik Urzędu Skarbowego może zniszczyć. To jest fakt. W moim przekonaniu ten film zasługuje na nagrodę, bo on pokazuje kawałek rzeczywistości w naszym kraju. Nie te filmy, które pomnik wystawiają w Walencie, tylko ten film, który pokazuje, jaka jest sytuacja w Polsce. Układ zamknięty.
Ale żeby do tego doprowadzić, to nie tylko ustawa, ale właśnie zmiany w wymiarze sprawiedliwości, w prokuraturze i zmiany w urzędach skarbowych. Też tam jest takie zasiedziałe towarzystwo. A więc trzeba sprawić, żeby to towarzystwo trochę nim potrząsło, a może nawet nie tylko trochę, albo nawet nie tylko trochę. Jeszcze taka rzecz, przypomniałem się, bo odnośnie działalności ZUS-u, tam jest jeszcze jeden problem w przypadku ZUS-u. To jest to, że ludzie bogaci płacą zryczałtowaną składkę na ZUS. No i to trzeba zmienić, proszę Państwa. System ma być, powinien być, w naszym przekonaniu, Prawa i Sprawiedliwości, systemem solidarnościowym. Solidarność na czym polega? No właśnie na tym, że bogaci więcej płacą niż biedniejsi. No to jest, to tak jest. Wokół tego jest przecież zorganizowana też Unia Europejska, te fundusze strukturalne, fundusze spójności. To jest ten mechanizm. Jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, no to już mówiłem, pole nadużyć, korpus służby cywilnej, oczywiście tak, etos pracy, to też jest taki etos zawodowy, nie ludzie z przypadku, nie kolesie, którzy znajdują zatrudnienie, tylko ludzie wykształceni, przygotowani, no to są miejsca pracy, które powinny, to są bardzo, bardzo dobre miejsca pracy, tak? Bo są w sensie takim, że no, stosunkowo dobrze opłacane, tak? Ale to muszą być fachowcy zatrudnieni, a nie ludzie z przypadku, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział. Konkursy. No, jak słyszę, nie ma konkursów, ale pamiętacie państwo, że można też zorganizować konkurs i potem, wiadomo, proszę Państwa, oto też jeszcze dwa zdania pani Grodkiewicz Warc. W ubiegłym tygodniu, czy to jeszcze wcześniej, poszła do Radia Z, udzieliła wywiadu Olejnik, no i Olejnik ją nieopatrznie zapytała, w Warszawie jest taki zarząd transportu miejskiego, nie ma dyrektora. Bo ona zdymisjonowała tego dyrektora. W ogóle bałagan, podwyżki cen biletów, mniejsze wpływy, bo ludzie kupili mniej biletów, tak, mniejsze wpływy. Ale co powiedziała Gronkiewicz-Walc? Otóż powiedziała dosłownie w ten sposób. My to wykorzystaliśmy na konferencji prasowej. Oczywiście media mętnego nurtu tego nie podjęły. Powiedziała. No, szukamy kandydata. Jak znajdziemy kandydata, to rozpiszemy konkurs. Wszystko powiedziałem. Szczerze. Chwila szczerości. Także odbudowa korpusu służby cywilnej, ale też z jednym zastrzeżeniem. To nie może być korporacja zamknięta. No bo też zdarzało się tak, że tam okopali się tacy, którzy nie byli kompetentni, ale się okopali i trwali, byli nie do ruszenia. No, kompetencje przede wszystkim, fachowość i kompetencje. A w skali Polski powiatowej olbrzymie znaczenie ma opinia publiczna. Media mają olbrzymie znaczenie. Media lokalne, które patrzą władzy na ręce. I tu jest duży problem, bo te media z reguły są uzależnione od samorządu. Ogłoszenia burmistrz drukuje, starosta drukuje ogłoszenia. No i ta gazeta stara się tak pisać, żeby ogłoszenia burmistrz i starosta miały drukować. No i to jest właśnie to. W naszym programie jest taki projekt specjalnego funduszu dla mediów lokalnych. Wspierania finansowego mediów lokalnych. To jest niezwykle ważne dla demokracji. Władza musi być kontrolowana. Szczególnie w małych gminach. Myślę, że w Kłobucku raczej nie, ale w małych gminach tak jest, że ten wójt ma całą radę kupioną w kieszeni.
i jest praktycznie nieusuwalny, bo nikt nie wystartuje w wyborach, no bo nie da rady, przegra i będzie musiał się wyprowadzić. Nie da rady. Stąd też nasz projekt Prawa i Sprawiedliwości o ograniczeniu kadencji do 2. Dwie kadencje, zmiany. Dziękuję bardzo. Ponieważ nasze spotkanie dobiega końca, ale bardzo proszę już o ostatnie pytania. Pan poseł już jest na trzecim spotkaniu, jest 21. Bardzo proszę jeszcze. Mania Słuchańska. Mam bardzo ważne pytanie odnośnie przeszłości opiekunów osób niepełnosprawnych. Tak, no właśnie. Który się zajmuje osobą całkowicie niesamodzielną, nie może pracować zawodowo, no i nigdy nie pracuje żadnej emerytury, ludzie są w rozpaczy. Tak. Tak, to proszę Państwa, bardzo ważna sprawa. O, to też jest przykład. Mówiłem, jak rozrzutni są tam ci chłopcy Drzewieckiego, ten stadion. A na kim oszczędzają? Na opiekunach dorosłych ludzi niepełnosprawnych. Od 1 lipca przecież ograniczyli tą pomoc. My przesłaliśmy, zaskarżyliśmy tą zmianę do Trybunału Konstytucyjnego. No ale nie mamy złudzeń, bo Trybunał Konstytucyjny działa jak działa. Złożyliśmy też projekt ustawy przywracającej, no ale też nie mamy złudzeń. Władza w Polsce musi się zmienić, ale problem znamy. Znamy problem, to rzeczywiście, no to też jest barbarzyństwo. No to jest barbarzyństwo. Dorośli ludzie niepełnosprawni, no żeby przetrwać, muszą mieć opiekę. No muszą mieć opiekę, a nie sposób przecież pracować i opiekować się dorosłą osobą niepełnosprawną. A czy to jest złe wydawanie pieniędzy? Bardzo dobre. No bardzo dobre, bo te pieniądze zostaną właśnie w Polsce wydane tu na miejscu, a nie na te Mercedesy. Nie na dobra luksusowe, tylko na dobra podstawowe. Na dobra podstawowe. Proszę. Poproszę o ostatnie pytanie. Czy ktoś jest chętny, czy wyczerpał się? Ja jeszcze mogę wypowiadać. Czy jest pani? Ty zawsze możesz. Pierwsza jest pola już końca. Cicho. Bardzo proszę, żeby nie macie możliwości przegłosowania, ale podjęcie dyskusji na temat w tej chwili programu lektur obowiązkowych w szkołach. Jest obowiązkowy Harry Potter, natomiast powieści naszych pisarzy, gdzie są wartości wychowawcze, patriotyczne, są usuwane z programu oraz z prawa przedszkoli, gdzie w tej chwili chłopcy przebiera się w sukienki, każe im się bawić lalkami, nie samochodami, więc sprawa tego typu jest bardzo ważna. Nie macie możliwości przegłosowania tych spraw, ale przynajmniej podjęcie dyskusji i to, wydaje mi się, dyskusja tego typu dużo wzmocni Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. W pełni zgadzam się z panią. My proponowaliśmy, projekt ustawy zgłosiliśmy przywracającej pełny kurs historii. Przecież ograniczyliśmy do godziny historii. On upadł, nie został przez Sejm przyjęty. To jest proces wynaradawiania. Tak, to jest proces wynaradawiania. Kiedy z kanonu lektur usuwają trylogię Sienkiewicza, a wprowadzają Harry Pottera. No kto to słyszał, proszę Państwa? Kto to słyszał? To jest taka zaplanowana akcja, żeby przekształcić nas w dostarczycieli taniej siły roboczej. Bez kultury. Bez kultury, bo nasza tożsamość jest oparta o naszą kulturę. Język, literatura, historia. To jest nasza tożsamość narodowa. I to jest właśnie wynaradawianie. To jest wynaradawianie. Druga sprawa, którą pani poruszyła, przedszkola, ta ideologia gender. To znowu uderza w fundamenty naszej cywilizacji. Uderza w rodzinę właśnie. Tak. To jest niezwykle groźne.
I temu trzeba postawić stanowczy opór. To jest sprawa też dalej idąca. Tu chwilę wspomniałem na wstępie o ochronie życia. No, próba zastąpienia cywilizacji życia cywilizacją śmierci. Bo tu zabijanie dzieci nienarodzonych, dlatego że są chore, no ale też zaczynają mówić, chociażby Owsiak ostatnio przed tą akcją, o eutanazji. Demokracja pozbawiona wartości, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, to tyrania. Pozbawiają wartości, to stanie się pustą fasadą. To tylko procedury wyborcze, wrzucanie kartki. A to jest niezwykle groźne, to jest rzeczywiście niezwykle groźne. Ataki na Kościół, ataki właśnie na naszą tożsamość narodową, na rodzinę, no, preferencje podatkowe dla osób samotnych. No nie, dla rodziny muszą być preferencje podatkowe. Dla rodziny, która jest związkiem mężczyzny i kobiety, bo to jest rodzina. To jest rodzina. Żadne tam związki jednopłciowe czy tego rodzaju historie. To jest właśnie ideologia, która uderza w fundamenty naszej kultury i naszej cywilizacji. My o tym mówimy. My o tym mówimy, to jest realne zagrożenie. To jest rzeczywiście realne zagrożenie. Proszę. Tak jest. Prawda? Prawda. Także, proszę Państwa, rozmawiajcie ze swoją rodziną, ze znajomymi, z sąsiadami. Zachęcajcie ludzi do tego, żeby zmienić Polskę, żeby poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. A ja chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za spotkanie. Dla mnie była to bardzo ciekawa rozmowa, mam nadzieję, że dla Państwa także. A więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Thank you.